Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Życie w Podróży. Możecie się przyznać, że nie jestem w stanie w jakikolwiek sposób zmieścić się w proponowanych przez wielu podcasterów 20-30 minutowych odcinkach. Absolutnie mi to nie wychodzi. Kolejny odcinek, który będzie trwał około godziny, ale no naprawdę nie sposób oderwać się i skracać rozmowy, która naprawdę jest mega inspirująca. Mój dzisiejszy gość to jest chodząca inspiracja podróżnicza z mega ogromną dawką pozytywnego nastawienia. Zresztą sami się przekonacie. Ola jest Kułowska to jest prawdziwy ogaz podróżniczki z krwi i kości. Redaktorka, fotograf, tłumacz, seowiec, copywriter i wiele, wiele innych. Ola prowadzi blog travelandkeepfit.com. To jest taki dwujęzyczny polsko-angielskojęzyczny blog. Łączy podróże i prowadzone przez wiele lat badania naukowe dziedziny psychologii. Mieszkając w tym czasie też w co najmniej 8 krajach, odwiedziła jak do tej pory ponad 60 krajów. Chociaż jak sama zresztą podkreśla, to ilość nie ma jakiegoś sama w sobie wielkiego znaczenia. Z Olą dzisiaj porozmawiam o jej 12 refleksjach po 12 latach podróżowania. Nie trzymam Was już w niepewności i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu. Cześć, nazywam się Mikołaj Cichomski, prowadzę blog i podcast Życie w Podróży. To takie miejsca, w których znajdziesz wszystko to, co związane z niskobudżetowymi podróżami. Relacje z wyjazdów, rozmowy z ciekawymi osobami o ich wyprawach, przygodach, doświadczeniach i praktycznych wskazówkach dla każdego, kto lubi poznawać świat. Jak planować podróż i co zrobić, żeby w trakcie było ciekawie i ostatecznie, żeby wrócić z nich ze świetnymi wspomnieniami. Jeżeli szukasz inspiracji i motywacji do działania, to świetnie trafiłeś. Moim mottem jest jedno zdanie. Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki, aby stały w portach. I to jest też kwintesencja tego, co na blogu i w podcaście. Dzięki, że jesteś tutaj. Mam nadzieję, że temat dzisiejszego podcastu zaciekawi Cię. Olu, bardzo chciałem Ci na początku podziękować za to, że przyjęłaś zaproszenie do naszej rozmowy. Tym bardziej, że tak jak wynika z tego, o czym przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy, do tych zajęć, obowiązków masz całkiem sporo, więc wielkie, wielkie dzięki. Bardzo dziękuję za zaproszenie po pierwsze. Akurat trafiłem na artykuł, jeden z Twoich artykułów, taki dosyć ciekawy pod koniec roku. To jest taki czas, kiedy wielu blogerów podsumowuje ten swój przeżyty w podróży zazwyczaj rok, planuje jakieś tam kolejne swoje wyjazdy i opisuje te plany. Natomiast twój artykuł, twój wpis był trochę inny, bo mam tytuł 12 refleksji po 12 latach podróżowania. No i nie ukrywam, że z dużą taką ciekawością przeczytałem o tych 12 punktach, bo zastanawiałem się, czy one będą też tożsame z jakimiś tam moimi wrażeniami, odczuciami i o tym będę chciał, żebyśmy dzisiaj trochę porozmawiali. Natomiast bardzo chciałbym poprosić o to, żebyś powiedziała trochę więcej o sobie, czym się zajmujesz, od kiedy blogujesz. Od kiedy bloguję? To jest dobre pytanie, bo w sumie historia jest podzielona na dwie części. Zaczęłam prowadzić bloga na początku 2016 roku, co wynikało z tego, że po prostu wtedy bardzo dużo podróżowałam i moi znajomi mnie często pytali, gdzie jesteś, co robisz, a jak tam jesteś, to co tam zrobić? Pytali mnie o rady, cały czas te same pytania zadawali, więc stwierdziłam, że kurczę, skoro te pytania się powtarzają i moi najbliżsi jakby potrzebują jakiegoś tam wsparcia, to może zacznę się tym dzielić. I ten blog powstał tak naprawdę dla nich, żeby pokazać im, gdzie w danym momencie jestem, co robię, trochę takie aktualizacje z życia codziennego. Zwłaszcza, że długo nie było mnie w kraju, bo półtora roku pod rząd, także powiedzmy, że byliśmy rozdzieleni przez długie miesiące. To długa przerwa faktycznie, półtora roku. Bardzo, bardzo długa, odczuwalna, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Czyli bloga, przepraszam, prowadzisz tak naprawdę od mniej więcej roku, tak? Początek bloga tego naprawdę od września 2016. Nie, no to powiem Ci, że jak na taki staż bloga, to no po pierwsze zasięgi, brzmi to bardzo ładnie. Bardzo. I jakość przede wszystkim, bo na to ja na przykład najbardziej zwracam uwagę i ilość tych materiałów, które są naprawdę merytorycznie świetne. Jak dla mnie to jest świetny przykład, więc wow, jestem pod ogromnym wrażeniem, absolutnie.
No nie ukrywam, że dużo pracy też to włożyłam i dużo czasu, także to też jest odbicie tego wszystkiego. To tak samo się nie robi. Mi też się wydawało Jasne. na początku, jakby jako że byłam laikiem w tym temacie, że no przecież to jakoś hobbystycznie da się, bo południami. No nie da się. Żeby to wszystko działało i żeby było naprawdę dobre, to nie da się tego sprowadzić jakby na drugi plan. Tym bardziej, że początkowo prowadziłaś blog w języku angielskim, a później postanowiłaś jeszcze dodatkowo w języku polskim, więc to jest, no, Tak. powiedzmy, podwójna robota. Tak, w tym momencie piszę w dwóch językach, co nie ukrywam, jest dość obciążające, bo muszę napisać wszystko dwa razy. Także rozmawialiśmy nawet wcześniej, jak piszę po polsku, na przykład zaczynam od języka polskiego, bo angielskiego to jakby nie ma znaczenia. Włożę całe serce w ten wpis, jestem zadowolona z efektu, już chcę opublikować, potem sobie przypominam, ach nie, jeszcze musisz od początku zacząć w drugim języku i drugi raz to samo. Także, no ale taką decyzję podjęłam i na razie to się sprawdza. Wynika to też z tego, że mam bardzo dużo znajomych za granicą, z którymi jestem w kontakcie. Też chciałam, żeby oni mogli czytać mój blog i moje historie podróżnicze. Nie było po Dzięki prostu w momencie wyboru. temu jesteście tak, można powiedzieć, bliżej w pewnym sensie, Tak, tak? I są na bardzo. Oni bieżąco z tym, co u ciebie słychać. kibicują mi cały czas i komentują moje wpisy. To przy takiej ilości czasu, który poświęcasz na bloga, to się zastanawiam, kiedy znajdujesz jeszcze czas na samo podróżowanie, bo jak doczytałem, byłaś już w 60 krajach, a mieszkałaś, poczekaj, muszę Nawet policzyć, ponad ostatnio chyba tak sobie liczyłam po ponad, prostu, no nieźle, a mieszkałaś, poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, co najmniej w 7 krajach, tak a gdzieś. wiesz, tego nie liczyłam, ale Czekaj, dziękuję, że Stany policzyłaś. Zjednoczone, Australia, Japonia, Korea Południowa, Tajlandia, Włochy, Hiszpania, chyba, że coś pominąłem jeszcze. Chyba nie. Nie, to wszystko, na pewno. Właśnie, a Polska też się liczy? A, Polska, no tak, Szczecin. Jasne, No czyli. to tylko liczby tak naprawdę, to nie ma znaczenia. Liczy się raczej jakość w podróżach niż ta ilość. Ja wiem, że tak to brzmi, że o, 60, ale jakby nie przywiązuję do tego aż tak dużej wagi. To nie podróżuję, żeby odhaczać kolejne destynacje. Nie mam takiego planu, że w tym roku muszę zrobić 15 kolejnych, żeby się zamknęło. Nie. Tak się po prostu ułożyło życiowo i oto mamy kupę lat. Nie wiem, czy też zauważyłaś taką rzecz ostatnio na Facebooku. Moi znajomi bardzo często wrzucają właśnie takie mapki z informacją o tym, w jakiej ilości krajów byli i jak procentowo to wygląda w porównaniu do całego świata i tak dalej. I faktycznie my lubimy chyba tak pokazywać też to, gdzie byliśmy, co widzieliśmy. No, lubimy się tym dzielić z innymi osobami. Aczkolwiek Myślę, że chyba tak. nie chodzi właśnie o tą ilość bardziej, tylko o to, że o jakość tych podróży, tego, co się przeżyło. Powiem ci z własnego doświadczenia, też taką mapkę kiedyś sobie robiłam. Jak było jeszcze szał na to, była taka aplikacja właśnie, żeby wpisywać swoje kraje. Teoretycznie, jak myślisz 60 czy tam 60 plus, to całkiem sporo, ale jak to wpisałam na mapę świata, to tam wyszło mi chyba 20%. I mówię, co? Nic nie widziałam. Cały czas jestem w podróży, cały czas coś robię, przemieszczam się, staram się z tego korzystać jak najbardziej tylko mogę. Mam wrażenie, że cały czas nic nie widziałam, że to się nigdy nie kończy. To z jednej strony jest wspaniałe, a z drugiej strony ma taki człowiek poczucie, rany, to po prostu nie starczy życia na to wszystko. Refleksji po 12 latach podróżowania, to co? To można powiedzieć, że ty po prostu od 12 lat, 12 lat temu postanowiłaś, okej, no to zakładam plecak, jadę, czy... Nie, no nie do końca tak było. 12 lat sobie ustanowiłam taki termin, bo stwierdziłam, że świadome podróże, jako takiego człowieka, nazwijmy to trochę myślącego bardziej i bardziej rozwiniętego, to tak się zaczęły mniej więcej w wieku 16 lat. To człowiek już nie jest, jest trochę takim nastolatkiem jeszcze, ale już mu bliżej do młodego, dorosłego i wtedy zaczyna inaczej myśleć o świecie. Oczywiście ja wcześniej jeździłam od dziecka, czy to z rodzicami wcześniej, na wakacje też po Europie głównie, ponieważ tańczyłam też w zespole ludowym przez 12 lat, to wyjeżdżaliśmy też na różne tournée taneczne też po Europie, więc te wyjazdy mi towarzyszyły cały czas, ale tak szczerze mówiąc, oprócz pewnego obycia, co 6-8-letnie dziecko może powiedzieć? No niewiele. Pewnie. Też niewiele się pamięta. Także tak sobie pomyślałam, że te samodzielne rzeczywiście podróże już bez rodziców, bez grupy tanecznej zaczęło się mniej więcej w wieku 15-16 lat i to by było te 12 lat. Wtedy pojechałam na obóz językowy, pamiętam sama, do Wielkiej Brytanii. To był taki pierwszy wyjazd zupełnie
sama, nigdy nie znając nikogo. I między innymi jednym z tych 12 refleksji to jest taka, która dotyczy języka i o niej też trochę porozmawiamy. Ale chciałam przejść właśnie do tego pierwszego punktu, bo jak sobie go przeczytałam, to pomyślałam sobie, że bardzo mi się on kojarzy trochę z PRL-em, powiem wprost, tak? Bo powiedziałeś, że nie ma rzeczy, które nie da się załatwić. No i ja muszę cię zapytać a propos jakichś sytuacji, w której, nie wiem, może ci się wydawało, że jest już problem nie do załatwienia, nie do rozwiązania, a jednak się udało. Pamiętasz jakąś taką sytuację? Dużo takich sytuacji było rzeczywiście w czasie podróży, a rzeczywiście to brzmi trochę tak, mam taką konotację w Polsce, że wszystko da się załatwić i to się wiąże z kombinowaniem, jakimś takim sprytem trochę śliskim, ale w końcu tak jest. Tu raczej chodzi o pewną kreatywność. Jasne. Wiecznie oszukiwanie i naginanie zasad, bo nie tą drogą. Wydaje mi się, że to raczej chodzi o takie niepoddawanie się, kiedy spotyka nas jakaś trudna rzecz w podróży. Przykład. Kiedy byłam w Japonii, mieszkałam w Osace, tam prowadziłam badania na uczelni, bardzo chciałam zobaczyć Tokio. No ale podróż Shinkansenem, czyli tym super szybkim pociągiem, była bardzo droga. Wtedy trochę przekraczała mój budżet. No i szukałam sposobu, żeby do tego Tokio się jednak dostać. I nie nadwyrężyć tego budżetu i żeby to było dla mnie osiągalne. Ponieważ ceny były zatrważające, bo to kosztowało paręset złotych wtedy, ten przejazd, to stwierdziłam, nie może tak być, musi być jakiś inny sposób. I zaczęłam szukać w internecie, na różnych forach, zajęło mi to mnóstwo czasu. Okazało się, że są zniżki na Shinkansen, to bardzo duże, takie po 50% nawet. Tylko trzeba w odpowiednim czasie kupić ten bilet na odpowiednią godzinę. I poprosiłam swojego znajomego Japończyka, z którym tam pracowałam, żeby mi ten bilet kupił w systemie online, ponieważ on był cały w języku japońskim, a ja japońskiego nie znam. I powiem ci szczerze, że nawet ten Japończyk mieszkający w Osace od dziecka, jeżdżący 2 razy w tygodniu do Tokio do pracy, nie wiedział o tym. Nie miał o tym pojęcia. Był tak zszokowany, że jakiekolwiek zniżki w ogóle można dostać, że nie chciał mi uwierzyć przez pierwszy moment. I okazało się, że nie było problemu. Rzeczywiście kupiłam bilet 2 razy taniej. Jeszcze się okazało, że on tak stwierdził, kupując, że tutaj jest full zabukowane, nie będzie praktycznie miejsca i ostatni dostałam miejsce na pociągu, a jak wsiadłam do wagonu, się okazało, że na 300 nie jest, byłam sama. Także sytuacja teoretycznie absurdalna. Co ty mówisz? Tak. Nie mam pojęcia, z czego to wynikało, czy on tego nie doczytał, czy nie. Jak widać, lokal sam sobie nie poradził z tym systemem. Ale udało się, udało się kupić ten bilet taniej i pojechałam do tego Tokio. Czyli to jest taki przykład, że jak coś się nie udaje za pierwszym razem, to trzeba kombinować dalej, szukać rozwiązań po prostu. I jakby ja w tym rozumiem szukanie rozwiązania. Jasne. Nie takiego sprytu. Ale a propos właśnie tego, czego nie da się załatwić i zresztą może Japonii jako dobry chyba ten przykład, napisałaś, że nie ma jednego sposobu na życie. Będąc w różnych miejscach, to pewnie poznałaś w trakcie swoich podróży różne sposoby na to życie. I ciekaw jestem, czy jakiś jeden z tych sposobów stał ci się jakiś bardziej może bliski. Powiem ci, że to jest chyba największa wartość podróży, że one otwierają oczy na inny styl życia. Nam się wydaje, mieszkamy w jednym miejscu, że tylko tak się żyje, że tylko tak się postępuje, tak się myśli o rzeczywistości, która nas otacza. Potem jedzie się do innego miejsca, do innego kraju i nagle się okazuje, że ludzie o tych samych rzeczach myślą w zupełnie inny sposób. Mają zupełnie inny mindset i też funkcjonują i też są szczęśliwi, też te rzeczy, życie potrafią sobie układać tak jak chcą. Czyli okazuje się, że tych sposobów jest naprawdę dużo i pewnie można powiedzieć, że ilu ludzi tyle sposobów na życie, okej? Okay. To pewnie jest weryfikowane też przez kulturę i przez miejsce, w którym się rodzimy. Przykładem dla mnie jest Australia, ponieważ ja jakby dużą wagę przykładam do uprawiania sportu, do dbania o siebie, jakby ten zdrowy tryb życia jest dla mnie bardzo ważny, to Australia była dla mnie idealnym miejscem, żeby uczyć się, jak taki zdrowy tryb życia prowadzić długoterminowo. Powiem ci, że nigdy poza Australią i w Australii po raz pierwszy widziałam starszych ludzi, a przez starszych rozumiem 75+, chodzących na siłownię i regularnie ćwiczących. Ja w Polsce czegoś takiego nie spotykam. Nawet w Europie tego nie spotkałam. Także było często sytuacje, że ja ćwiczyłam na siłowni, obok mnie stał pan w kolorowym fitnessowym stroju, w leginsach, 80 lat, podnoszący sztangę. I teraz powiedz mi, że się nie da. I jak to ma się do tego podejścia, które często jest promowane również w Polsce, że na starość to zobaczysz, jakby będzie w moim wieku, to będzie. Ja jestem już stary, to tak nie może być. Kwestia podejścia i jakby myślenia o sobie. Oni w ogóle nie myślą o swoim wieku jako o czymś ograniczającym. Zupełnie nie ma tej bariery. Dla nich to jest oczywiste, że dbają o siebie, uprawiają sport przez całe życie. Jakbyś powiedział temu panu, że on nie może, to byś pewnie zdziwił. Gdzie on nie może? Przecież właśnie to robi. Przecież właśnie nałożył swoje nowe leginsy. Oczywiście. To ten właśnie australijski styl życia byłby ci taki najbardziej bliski z tych, które widziałaś, miałaś okazję obserwować? Zdecydowanie tak.
pod wieloma względami, nie tylko podejścia takiego codziennego życia. Oni są bardzo, Australijczycy są bardzo uśmiechnięci, są bardzo pomocni. Rzeczywiście nie jest to taka otwartość może jak w Stanach Zjednoczonych, czyli wszystko zawsze jest do przodu i wesoło i idealnie. Mhm. Trzeba troszkę dłużej pracować na to zaufanie, ale mimo to są bardzo przychylni. To, co mi się jeszcze w nich podoba, to to, że dbają o balans w życiu. U nich nie ma czegoś takiego jak nadgodziny. Pracujesz do konkretnej godziny, a potem wracasz na obiad do domu, bo chcesz go spędzić z rodziną. Jest czas na sport, jest czas na grilla ze znajomymi, jest czas na spacer z rodziną w weekend na przykład, czy wygranie siatkówka na plaży. Że widzę, że oni ogromną uwagę do tego przykładają. Jest to dla nich bardzo ważny aspekt funkcjonowania i dla mnie to jest niesamowita lekcja, że można tak żyć. To nie jest tak, że my nie możemy. Jest na to sposób i warto się od nich uczyć tego. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest pewna wartość. Absolutnie się z tym zgadzam. Tym bardziej taki ciekawy jest ten trzeci punkt, w którym napisałeś, że pod koniec dnia wszyscy jesteśmy tacy sami. No właśnie, ale jeżeli mówimy o różnych miejscach na świecie, tak, o tym, że ludzie mają różne nastawienie, podejście do różnych spraw, problemów, to faktycznie można tak powiedzieć, że wszyscy jesteśmy tacy sami? Albo na przykład, nie wiem, kwestia wpływu pieniędzy na nasze życie, tak, bo one jednak, te pieniądze też trochę nas, mam wrażenie, pozycjonują w różnych miejscach. Czyli na przykład, nie wiem, religia, która nas w jakiś sposób też wychowuje, wpływa na to, jacy jesteśmy. Można tak powiedzieć faktycznie? Takie masz odczucie, że to jest tak, że wszyscy jesteśmy tacy sami? Wiesz co, ja przez ten punkt rozumiem bardziej takie podstawowe ludzkie podejście psychologiczne do życia. Bo rzeczywiście kultura, miejsce, w którym się urodziliśmy, pieniądze weryfikują sposób naszego funkcjonowania. Mhm. Ale gdyby pytać tych ludzi tak naprawdę, czego oni chcą od życia, z czego są dumni lub jak chcieliby to swoje życie układać, to się okazuje, że nie ma różnic pomiędzy osobą z Indii, z Australii czy na przykład z Polski, bo tak jak powiedziałam, pod koniec dnia okazuje się, że wartością jest zdrowie na przykład. Mhm. Ponad wszystko. I co, czy ty jesteś bogaty czy biedny, nie ma znaczenia, ty chcesz być zdrowy. Drugą rzeczą jest rodzina. Rodzina jakby w relacji z bliskimi ludźmi, często miłość po prostu, udany związek z drugą osobą, poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest bardzo, bardzo ważną wartością i od tego się nauczyłam w czasie podróży, że dla ludzi to jest wartość ponad wszystko, a szczególnie kraje, które nie są stabilne, jakby rozumieją tą wartość. Co to znaczy spokojnie się budzić każdego dnia i spokojnie zasypiać. Także wydaje mi się, że oczywiście ta kultura weryfikuje, czy religia wpływa często na to, jak postrzegamy świat wokół, ale nie zmienia tego, że my wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi, którzy chcą być bezpieczni, szczęśliwi. Szczęście ma różne wymiary, ale często właśnie wiąże się ze zdrowiem czy z udanymi relacjami na co dzień. Czyli masz na myśli, rozumiem, bardziej cele, tak? Potrzeby nas wszystkich, niezależnie cele, od tego. Cele, potrzeby, też takie marzenia. Wiem też, że dużą potrzebą ludzi, z tego przynajmniej co słyszałam od nich w różnych miejscach w świecie, jest też potrzeba rozwoju, możliwość uczenia się. To my z wysoko rozwiniętego kraju może tego nie doceniamy za bardzo, że mamy możliwość rozwijania się, studiowania, uczenia się, zdobywania tej wiedzy. A w miejscach, gdzie to nie jest takie oczywiste, to jest ogromna wartość. To, że człowiek może iść do przodu. Mhm. Więc myślę, że to też jest coś, co nas łączy jednak, a nie dzieli jako ludzi. Bardzo optymistycznego, że ludzie chcą ci pomóc. O, to akurat tych sytuacji to praktycznie w każdej podróży mam mnóstwo. I mam same pozytywne doświadczenia. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, nigdy dosłownie, bo próbowałam sobie nawet przypomnieć, żeby nie być gołosłowną, żeby ktoś poproszony przeze mnie o pomoc powiedział nie. Szczególnie jak jestem za granicą, to ludzie bardzo chcą pokazać swój kraj z jak najlepszej strony. Ty jesteś gościem u nich i tak cię też traktują i chcą, żebyś ty się czuł dobrze. Pamiętam taką sytuację uroczą naprawdę. Też z kolei w Japonii byłam w miejscowości Nara, niedaleko Osaki, która słynie z tego, że tam jest bardzo duży kompleks świątyń, a wśród tych świątyń wszędzie chodzą sobie sarenki. Oczywiście dla osoby z Polski może to nie jest jakaś super atrakcja, sarenka, ale jak jest ich naprawdę setki, no to robi wrażenie. One sobie chodzą na wolności, po prostu tam żyją. I oczywiście można je karmić specjalnymi tam waflami, które można kupić na miejscu, to jest duża atrakcja. Pamiętam, jak pojechaliśmy tam z moim narzeczonym i pierwsze, co zobaczyliśmy, to właśnie setki sarenek na polu. Staliśmy zafascynowani, patrząc, jak inni karmią te sarenki, bawią się z nimi i tak dalej. I stał obok nas starszy pan, Japończyk, myślę, że miał 80 lat i kupował dla siebie wafle.
I pierwsze, co zrobił, to zamiast dla siebie, to kupił je dla nas, przyszedł i nam dał i powiedział po angielsku: witajcie w Japonii. To jest prezent ode mnie. To było zbawiające. A potem stał, już on nie karmił tych saren, nie kupił dla siebie, tylko swoją porcję oddał nam, stał obok i z wielkim uśmiechem nie zagadywał, nie łaził za nami, nie chciał niczego, bo często się okazuje tak potem, że ktoś coś daje i coś chce w zamian. Nie. Po prostu stał i z wielkim uśmiechem patrzył, jaką my mieliśmy radochę karmiąc te sarny, jak dobrze po prostu się bawimy w jego kraju. To było niesamowite, po prostu. On nie chciał nic więcej. Wspaniałe, naprawdę. Wiesz, Lucu, ja tak pytam też o to trochę pod kątem różnych sytuacji, o których wyjeżdżając gdzieś w bardziej egzotyczne miejsca mamy okazję czasami poczytać. Mam na myśli wykorzystywanie na przykład turysty nieświadomego pewnych sposobów, które w danym miejscu na przykład często są stosowane. Trzeba też przyznać, że są bardzo sprytne te sposoby na wyciąganie kasy. No i jakby pod tym kątem też się zastanawiam, czy mamy jechać jednak zawsze z takim nastawieniem, że wszyscy chcą dla nas dobrze, że świat jest cudowny, czy raczej, nie wiem, być ostrożnym i uważnym, tak jakby z pewnym dystansem podchodzić do drugiego człowieka. Czy raczej właśnie ta otwartość u ciebie się najbardziej sprawdziła, mimo tego, że może czasami też, nie wiem, przejechałaś się na tym, że wydawało się, że chcą inni dobrze, a nie zawsze tak było? To jest bardzo trudne pytanie, wiesz, bo jest dość złożone. Rzeczywiście jest tak, nie wszyscy ludzie zawsze mają dobrą intencję. Przesadzilibyśmy mówiąc, że wszyscy są idealni. Ja tutaj odniosłam się do takiego punktu, że jak prosisz kogoś o pomoc, ja przynajmniej, prosząc kogoś o pomoc, nigdy nie dostałam żadnego negatywu w drugą stronę. Jasne. Żadnej nieprzyjemnej sytuacji. Ale oczywiście miałam mnóstwo też sytuacji, takich kontekstów, gdzie ktoś chciał mnie coś naciągnąć, wyciągnąć pieniądze, czy nie był do końca uczciwy. Więc ta ostrożność się mimo wszystko przydaje. Trzeba mieć tą czerwoną lampkę, jak wszędzie. Mhm. Tak to w życiu niestety jest, trochę takie słodko-gorzkie. Ale jednocześnie ja bardzo wierzę w to, może bez takiego rysu naiwności, ale wierzę w to, że jak jesteśmy pozytywnie nastawieni, dajemy też taką dobrą energię, to też to do nas w jakiś sposób wraca i też przyciąga to dobrych ludzi. W moim przypadku to się sprawdza. Ja tak staram się na ludzi zawsze patrzeć pozytywnie i zakładać, że oni są dobrzy i są dla mnie dobrze. I na ogół mnie nie spotykają złe rzeczy, mimo wszystko. Super. Myślę, że faktycznie podróże tego bardzo uczą, doświadczenie tego, że jednak dobro powraca. A jeżeli mówimy też o takim podróżowaniu, to absolutnie niezbędnym takim elementem podróży to jest używanie języka. Napisałeś, że język nie jest potrzebny przy podstawowych rzeczach, ale bez niego nie zrozumiesz. Teraz, bo to jest taka chyba jedna z podstawowych wymówek przed wyjazdem, czyli brak znajomości języka, czy brak dobrej znajomości języka. Ciekawy jestem, jakie jest twoje zdanie, czyli w jakim stopniu tak naprawdę ten język jest potrzebny nam za granicą? Co, ja jestem zdania, że żeby podróżować i zwiedzać różne miejsca na świecie, nie do końca potrzebujesz tego języka biegłego. To jest fakt. Poradzisz sobie, mając podstawową znajomość języka, znając pojedyncze słowa, i tak, no prawdopodobnie mówiąc przez słowo, nie zginiesz na miejscu, czyli załatwisz sobie jakoś ten nocleg, pokażesz jedzenie na migi, zapytasz się, gdzie jest lekarz, podstawowe rzeczy ogarniesz. Więc w tym zakresie jesteś w stanie podróżować. Pytanie tylko, czym są podróże tak naprawdę, dla kogo? Co oznaczają? Bo jeśli podróżowanie to są też ludzie i ich historie i znajomość ich kultury, i po prostu poznanie ich bliżej, no to już zaczyna się problem. Bo co z tego, że ja pokażę w Tajlandii na przykład, ja mam plecak, gdzie iść na migi i ktoś mi jakoś pokaże na migi w lewo, jak ja nie wiem, kim jest ten człowiek. A gdybym się chciała dowiedzieć, jaka jest jego historia, co on mówi o swoim kraju, jak mu się tu żyje, to jest bariera nie do przeskoczenia. Więc jeśli człowiek traktuje podróże jako pewną eksplorację też kultury i ludzi, no to ten język jest numerem jeden tak naprawdę, jeśli chodzi o rzeczy, które potrzebujemy. Oczywiście też jest tak, że nie we wszystkich krajach będziemy znali wszystkie języki i tak dalej. To jest normalne, ale ten angielski chociażby, który mimo wszystko jest w tym momencie językiem numer jeden, czy hiszpański, który też bardzo dużą rolę odgrywa na świecie, ułatwiają, po prostu ułatwiają. Przypomniała mi się taka sytuacja, widziałam ostatnio w internecie, a propos tego porozumiewania się na poziomie podstawowym, Amerykanie, jakaś chyba para wymyśliła koszulki do Tajlandii. To byli Amerykanie podróżujący po Tajlandii, nie znający tajskiego. Wymyślili t-shirty z nadrukiem symboli różnych czynności życiowych, typu prysznic, jedzenie, doktor. Genialne i proste rozwiązanie, tak. Nie? Ale jakie mądre, jakie skuteczne. Chodzisz z koszulką i pokazujesz na przykład ja doktor, ty prysznic, no i tak dalej. Ja doktor, ty prysznic. To trochę kali zjeść słonia. No, niby to zabawne jest, ale z drugiej strony na ile to starcza. No fajnie. W podróżach nie chodzi tylko o to, żeby się przespać w hotelu i coś zjeść i po prostu nie pójść do lekarza, jeśli jest taka potrzeba. Fajnie, żeby było
coś za tym więcej stało, prawda? Że to jest tak, no jest na to, są na to sposoby, żeby w podstawowy sposób podróżować, oczywiście. Pamiętam, wiesz, jak jeszcze w szkole średniej takim dla mnie wielkim uspokojeniem były słowa mojego nauczyciela angielskiego, który nam tłumaczył, a podróżował też bardzo dużo. Powiedział nam, że tak naprawdę nie musimy perfekcyjnie znać angielskiego, dlatego, bo w relacji z osobami, które no na przykład też podróżują, a które być może tego angielskiego perfekcyjnie nie znają, jeżeli my zaczniemy używać tego angielskiego takiego naprawdę fantastycznego, nieskazitelnego, to możemy tylko tym onieśmielić tego naszego rozmówcę. Absolutnie język, tak jak mówisz, przydaje się, nie? A szczególnie angielski i hiszpański. To jest bardzo ważny temat teraz, który poruszasz, bo jest taki mit. Wydaje mi się, że w Polsce bardzo silnie też promowany, przynajmniej za moich czasów, czyli za czasów, kiedy ja się uczyłam angielskiego w szkole, była jakby duża presja na to, żeby język był perfekcyjny. Mhm. Jak nie masz brytyjskiego akcentu idealnego, to w ogóle nie znasz języka. I to było bardzo frustrujące, bo nie wszyscy mamy możliwości może tak perfekcyjnie opanowania języka lub nawet potrzeby. I potem się okazuje, że nie musi być perfekcyjnie. Mnóstwa słów się też nie używa. Taka jest prawda, takie są fakty. Dokładnie. Ale że oczywiście jaki jest kontekst. Jeśli pracujesz, nie wiem, w nauce, to używasz języka naukowego. Jeśli pracujesz w korporacji, to pewnie innego języka. Ale na co dzień, taki codzienny język nie musi być idealny. I to my Polacy często tak się strofujemy, że nie znamy idealnie języka, więc nie damy sobie rady. Czy myślisz, że ludzie za granicą tak myślą? No a skąd? Ja w życiu nie słyszałam Taja czy Francuza, który by mówił, że nie zna angielskiego idealnie, więc się nie będzie odzywał. Oni się nie przyjmują, że mają akcent, nie przyjmują się, że robią błędy. A my często od tego zaczynamy, nie? Od tej informacji, tak. Jak nas pytają to, czy mówisz po angielsku, no tak, ale tak naprawdę niezbyt dobrze. Już od razu się usprawiedliwiamy, tak, na samym początku. Za dużo jest w nas wstydu, za dużo jest oporu i niedocenienia się jakby swojej wartości. Naprawdę to nie język wartościuje jest jako ludzi. Nawet jeśli on nie jest perfekcyjny, nawet jak zrobisz błędy, no i co z tego? Czy Amerykanie nie robią błędów? Robią. Australijczycy też robią. I Brytyjczycy też robią. Posłuchajmy sobie amerykańskich filmów. Wiecznie są błędy językowe. Tam źle odmieniają zdania i tak dalej. I kto się przejmuje tym? Jasne. I oczywiście, czy to jest naprawdę najważniejszy aspekt? Oczywiście, że nie. Wydaje mi się, że to jest zupełnie drugorzędne i warto, żeby wyzbyć się takiego strachu przed używaniem języka. Jeśli druga osoba się rozumie i rozumie to, co chcesz przekazać, to jest najważniejsze absolutnie. Mhm. To, że ty nie masz idealnego, pięknego brytyjskiego akcentu, to kogo to obchodzi? Najważniejsze jest słownictwo jednak. Napisałeś, że po powrocie masz takie poczucie, że może wszystko. Ja muszę ci powiedzieć, że po moich powrotach do domu bardzo często mam takiego mini doła. On jest oczywiście związany z tym, że tam, gdzie byłem, było zazwyczaj fantastycznie, świetnie, że coś udało się nowego przeżyć, doświadczyć, poznać nowych ludzi i tak dalej. A teraz mam takie poczucie, że wracam do takiej, no powiedzmy, szarej rzeczywistości. Ciekawy jestem, co ma wpływ na takie uczucie od ciebie, że właśnie masz raczej, tak jak rozumiem, to pozytywne nastawienie, to poczucie, że można wszystko. To u ciebie się utrzymuje cały czas po powrocie? Zacznę od tego, że w moim słowniku, w mojej rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak szara rzeczywistość. Wiesz? Mhm. Ja uważam, że szarość to wynika z nas, tak. A nie z rzeczy wokół. Więc jeśli ty masz pozytywne podejście do życia, wierzysz, że życie jest dobre i że dużo ciekawe rzeczy cię w nim czeka, to nie masz najszarszej rzeczywistości, niezależnie od miejsca, w którym jesteś. Nie ma kraju idealnego, więc gdyby człowiek myślał o tym w ten sposób, że jakiś kraj go uratuje od szarości, od problemów, to by takiego miejsca nie znalazł. Problemy są wszędzie, wyzwania są wszędzie, gorsze dni są wszędzie. Więc jeśli sam człowiek nie generuje z siebie pozytywnej energii, takiego nastawienia do życia, to nic z tego nie będzie. Więc ja staram się nie mówić o sobie i o swojej rzeczywistości w kontekście szarości i tak dalej. O problemach staram się jednak mówić w kontekście mimo wszystko wyzwań i tak je traktować. Więc stąd ja nie mam problemu z wracaniem z jakiegokolwiek miejsca, bo jakby czy to jest Polska, czy to jest Australia, czy to są Chiny, rzeczywistość jest dla mnie wszędzie tak samo fantastyczna i podbudowująca i jakby napędzająca do działania. Mhm. Chciałam się odnieść do tego, o co mnie zapytałeś, czyli poczucia, że mogę wszystko. To rzeczywiście wynika z tego, że w podróży ta intensyfikacja różnych wyzwań na co dzień jest większa niż w życiu, powiedzmy, stabilnym w innym miejscu. I człowiek cały czas się styka z czymś, co musi załatwić, zrobić, zapytać. Potem wracasz i nagle się okazuje, że tych rzeczy na co dzień jest mniej
i pani w urzędzie, która czegoś nie chce zrobić, to jest mały problem, bo masz poczucie, że da się to jakoś przekonać. Skoro przekonałeś kogoś w Chinach do czegoś, to przekonasz i panią w Polsce w swoim języku. Świetny przykład. Absolutnie. Super. Tak myślę sobie o takim, powiedzmy, klasycznym podróżowaniu rodaków, to znaczy jadę sobie na przykład urlop, który trwa tydzień, dwa tygodnie, jeżeli wszystko super dobrze pójdzie. No i jedziemy w jakieś takie ciepłe, miłe miejsce, w którym możemy sobie tak odpocząć fajnie, zupełnie. No i później wracamy tak z tą taką świadomością, że zaraz musimy wrócić do tej pracy, do tych wszystkich obowiązków i tak dalej, nawet w tym kontekście. Ale masz rację absolutnie, że to jest kwestia nastawienia i przy odpowiednim nastawieniu to nie ma większego znaczenia, nie? Wiesz, jak się nie lubi swojego życia i tego, co się w nim robi, no to cię nic nie ratuje. Nie uratuje cię nawet zmiana kraju, bo prawdopodobnie sposób postępowania byłby taki sam w tym innym kraju. Pewnie byś poszedł do takiej samej pracy i miał te same problemy z ludźmi i tak dalej. Także nie to jest przyczyną, nie kraj jest przyczyną. Tylko raczej my i nasze ogólnie radzenie sobie z rzeczywistością. To bardziej... oczywiście jest mega niewygodne, szczerze mówiąc, bo to nie ma na co zwalić winę. Tak to można by chociaż na Polskę, że słaba. Jeden z takich też punktów, który poruszyłaś, to to, że podróże uczą minimalizmu i to jest taki dla mnie mega ciekawy punkt, bo mówimy, rozumiem, o takim minimalizmie życiowym. No tak, ale jak tak patrzę na przykład na siebie czy na inne osoby, które jeżdżą, to takie mam też wrażenie, że my na przykład zabieramy ze sobą coraz więcej rzeczy w podróż, to znaczy mam na myśli jakieś tam gadżety, sprzęt elektroniczny, tym podobne rzeczy, bo chcemy jak najwięcej, nie wiem, zrobić zdjęć, zapisać w pamięci elektronicznej to wszystko, co tam przeżyliśmy. Jak to się ma do tego minimalizmu, o którym napisałaś? To, o czym mówisz, to według mnie nie jest minimalizm życiowy, tylko to jest pewien materializm. Minimalizm materialistyczny, nazwijmy to w ten sposób. Czyli mała ilość rzeczy lub duża, tak jak mówisz, że coraz więcej gadżetów jest. Oczywiście, to tak jest pod wieloma względami. To, o czym ja napisałam, to raczej chodzi mi o takie podejście do codziennych czynności i rzeczy ważnych. Już mnie, jakby bycie długo za granicą, bardzo długo w podróży nauczyło mnie tego, że takie codzienności małe są na wagę złota. Na przykład wyspanie się w wygodnym łóżku albo zjedzenie dobrego posiłku z pięknym widokiem, posłuchanie śpiewu ptaków wokół. Czyli takie wyidealizowane momenty, ale które tworzą naszą rzeczywistość, żeby ona była piękna. To, co się docenia na dłuższą metę, to jest rodzina, to są przyjaciele, którzy są bardzo daleko. Nie mamy ich na co dzień, więc jeśli jest szansa porozmawiać z nimi na Skype'ie, przez te 15 minut, to nie masz czasu na gadanie o przysłowiowych pierdołach po prostu. O tym, jak ta pogoda i tak dalej. O rzeczach nieważnych w życiu codziennym. Mówisz o rzeczach ważnych. O tym, że co się zdarzyło ważnego dla ciebie, czy jesteś zdrowy, jak oni się czują, co miłego im się przytrafiło. I jakby opowiadasz o tych swoich najlepszych wrażeniach, bo chcesz wykorzystać ten czas. I liczy się tylko to i wtedy doceniasz tą rozmowę. I to są na przykład te rzeczy, których na co dzień nie doceniamy, czyli rozmowa z drugim człowiekiem. Dajesz 15 minut, powiedzmy, swojej rodzinie, bo tyle masz podróży, i dajesz 100% z siebie uwagi i też tego, co ty masz najlepsze do powiedzenia. Według mnie to są takie aspekty, które są ważne i które jakby uczysz się w podróży, bo ona weryfikuje, bardzo weryfikuje takie codzienności. Na wiele rzeczy nie masz czasu, i jeszcze więcej rzeczy doceniasz, jeśli możesz je spełniać po drodze. Bardzo mądre rzeczy mówisz, naprawdę, aż miło się Dziękuję tego bardzo. Słucha. Bardzo miło. Wiesz co, z drugiej strony napisałeś też o tym, że my musimy być odważni, a nawet jeżeli nie jesteśmy, to i tak będziemy musieli się tego nauczyć. To była największa lekcja chyba, jaką dostałam od podróży. A możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Bo no to znaczy, że jeżeli mamy jakieś tam obawy przed podróżowaniem, bo coś się może złego stać, bo rodzice nas przestrzegają, a po co tam jedziesz i na co ci to wszystko, to powinniśmy jednak właśnie siedzieć w domu? Czy jak podchodzić do tego, do kwestii tej odwagi? Wiesz, powiem ci, że w moim przypadku to jest tak. Ja nigdy nie jest tak, nigdy nie miałam sytuacji, żebym wyjazd nie wiązał się też z jakimś trochę poddenerwowaniem, jakimś może nie lękiem, bo to jest za duże słowo, ale obawami. Każdy to ma. To jest super ludzkie, zupełnie zwyczajne, że my się obawiamy, czy sobie poradzimy, czy damy radę, co tam będzie i tak dalej, jak będzie. Ale nie ma w tym nic złego, więc kluczem do sukcesu jest zrozumieć, że lęk jest dla nas naturalny i obawy są naturalne. I clue polega na tym, żeby umieć je kontrolować. Jeśli masz świadomość tego, że czegoś się obawiasz, ale wiesz jakby jak na tym zapanować nad sobą samym i wiesz, że zbierasz się do kupy i że będzie dobrze, to sobie poradzisz. Więc to też nie jest, to jest taki duży mit, że nie możesz się niczego bać, jedziesz po prostu przygotowany na wszystko. Nikt tak nie ma. Jeśli człowiek się czuje lęk, to jest normalne, to jest zachowawcze, to jest ewolucyjne.
my tak reagujemy na sytuacje dla nas trudne. Więc po pierwsze zdanie sobie sprawy z tego, że nie jesteśmy gorsi, nie jesteśmy mniej przygotowani, jeśli się czegoś obawiamy. Po prostu jesteśmy ludźmi i tyle. Więc jeśli masz poczucie, że możesz wszystko zrobić pomimo lęku, no to jesteś wygrany, to sobie poradzisz. Ja też tak do tego podchodzę. Ale ja rozumiem, Ola, że to jakby też nie wyklucza twoim zdaniem jakby słuchania swojej intuicji. Na przykład jak jesteśmy już za granicą gdzieś tam i widzimy jakieś sytuacje, które potencjalnie mogłyby być jakimś zagrożeniem, że wtedy słuchamy siebie i jakby te obawy, strach tworzył taką ochronę przed Oczywiście, takimi że tak. właśnie To jest, tak jak sytuacjami. Powiedziałam, to jest bardzo zachowawcze i jest nam potrzebne. Wyobraź sobie, że nie mamy żadnego instynktu, nie czujemy w ogóle lęku. Wtedy co nas chroni i przed jakby niebezpieczeństwem? Nic. To jest nasza czerwona lampka, która trzyma nas w ryzach. Także według mnie to jest bardzo, bardzo ważne i nie ma w tym nic złego. Lęk czasami jest dobrym. I to chyba bardzo mocno wiąże się z tym kolejnym punktem, o którym wspomniałaś tutaj, o zaufaniu. Zaufanie do samego siebie to podstawa. I tak chciałam cię o to też zapytać pod kątem tego, jak ty podróżujesz. To znaczy, czy podróżujesz raczej samotnie, samodzielnie, jednoosobowo, czy raczej z przyjaciółmi, z partnerem i tak dalej. Chodzi mi o to, czy właśnie zaufanie do siebie, czy właśnie zaufanie bardziej do osób, z którymi podróżujemy. Wydaje mi się, że zaufanie do samego siebie to jest w ogóle oddzielny temat, niezwiązany z tym, czy podróżujemy sami, czy z kimś. Okay. To jest po prostu coś nasza wypracowana metoda funkcjonowania w rzeczywistości. I jakby to, czy wokół nas jest 5 osób, czy jest jedna, czy jesteśmy sami, nie ma żadnego znaczenia, bo ja przez zaufanie rozumiem to, że ja wiem, na co mnie stać, wiem, gdzie są moje słabe strony, jak sobie z nimi radzić, jak je kontrolować. Nie pcham się w sytuacje, w których wiem, że nie dałabym na przykład rady, bo znam siebie, ale też z drugiej strony wiem, że potrafię się sobą zaopiekować, że jeśli coś złego się stanie, to jakby nikt mi nie pomoże, nikt mnie nie uratuje oprócz mnie samej. To jest zaufanie. Jeśli nie ufasz sobie samemu, że jesteś w stanie sobie poradzić, że zaopiekujesz się sobą w danej sytuacji lub po prostu, że będzie ci ze samym sobą dobrze, to nie ma ratunku, to nikt tej luki nie wypełni. Żaden chłopak, dziewczyna czy rodzice. Nie ma takiej możliwości. Więc wydaje mi się, że to jest coś, co musimy mieć i tak. A czy podróżujemy z kimś, czy sami, to jest już drugorzędne. Jeśli chodzi o moje podróże, to ja miałam naprawdę cały przekrój. Od podróży samodzielnych, po podróże ze znajomymi, obecnie podróże ze swoim narzeczonym. Mamy taką możliwość, że oboje możemy wspólnie podróżować. I za każdym razem to jest to samo. Wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu znania siebie samego i takiego wglądu w nasze możliwości. Nie wiem, czy się spotkałaś z takim stwierdzeniem, ja dosyć często je słyszę, to znaczy na przykład czy moi znajomi, czy jakieś tam dalsze osoby słyszę, jak mówią, że no, mam już wszystkiego dosyć, potrzebuję jakiegoś wyjazdu, resetu, mam za dużo tych problemów. Napisałeś, że podróżami nie uciekniemy od swoich problemów, no ale ciekawe jestem, czy u ciebie też tak zawsze było, to znaczy czy nie zdarzało ci się na przykład, że chciałabyś właśnie wyjechać, bo nie wiem, jakieś tam sytuacje nagromadziły się, od których chcielibyśmy trochę uciec? Wiesz co, ja podróżami nigdy nie uciekałam od niczego, bo też podróże nie były dla mnie odskocznią, tylko od samego początku pewnym stylem życia, funkcjonowania i życia w różnych krajach. Takiego samego życia, jak ja prowadzę w Polsce. Więc to była dla mnie pewna ciągłość, a nie wypad wakacyjny. Też nawet w obecnej chwili podróże to nie są dla mnie wyjazdy wakacyjne, odskocznia, ucieczka, tylko raczej sposób na życie. Ja tam taki styl życia, ja żyję w różnych miejscach, w różnych krajach. Więc ja nigdy nie uciekałam i nie traktowałam, starałam się nie traktować podróży nigdy jako rodzaj odskoczni. Ale znam mnóstwo ludzi, też spotkałam bardzo wiele osób na swojej drodze podróżniczej, którzy rzeczywiście uciekali od swojej rzeczywistości, od rzeczy bardzo różnych, od nieudanej pracy, od braku pomysłu na siebie i braku pomysłu jakby na swoją przyszłość, od toksycznych związków, od jakichś tam patologicznych relacji rodzinnych. Powiem ci, że powiem teraz trochę jako psycholog mimo wszystko, dawaj, którym jestem. To nie jest sposób, bo jeśli na przykład wdajesz się w toksyczne relacje, to nie ma znaczenia, czy ty wdajesz się w tę relację w Stanach czy w Polsce. Gdziekolwiek nie pojedziesz, jeśli masz pewien sposób funkcjonowania, przyciągania nieodpowiednich ludzi i wchodzenia w taką inną relację, w rolę konkretną, to ty będziesz taką samą relację tworzył z Amerykaninem, z Polakiem czy z Hindusem. Mhm. Więc to nie kwestia jest zmiany kraju, tylko kwestia zmian, które zachodzą w nas. Jeśli chcemy rozwiązać jakiś problem, to musimy zacząć od nas. To jakby znowu kraj nas nie uratuje i podróż nas nie uratuje. Oczywiście, jeśli jesteśmy przytłoczeni pracą, obowiązkami, to i traktujemy
podróże jako wyjazd wakacyjny, jako zmienienie jakby sytuacji wokół na chwilę, to tak, to daje pewien reset głowy, ale to nie oznacza, że to rozwiąże problemy, bo wracamy, a tam nadal jest praca, której nie lubimy, toksyczny związek, w którym tkwimy od lat lub brak pomysłu na siebie. Mnie na przykład, szczerze mówiąc, trochę martwi takie podejście młodych ludzi, bo jest ich bardzo dużo gdzieś tam na trasie podróżniczej, 17-18-latków, 20-latków, którzy na pytanie, co tu robisz, dlaczego podróżujesz, to standardową odpowiedzią jest, a wiesz co, nie wiedziałam, co mam robić ze swoim życiem, nie mam pomysłu w ogóle, nie wiem, co chcę robić, więc stwierdziłam, że popodróżuję sobie trochę, to może się dowiem. Albo popodróżuję, to odwlekę tą decyzję. I potem się okazuje, że ktoś jest 6 lat w podróży, po 6 latach nadal nie wie, bo wciąż nie przerobił sobie tego pytania, co ja chcę od życia. No właśnie, to jest kwestia przerobienia tego pytania. Powiem ci, że moim zdaniem, nie wiem, czy się zgodzisz, jakby ten medal ma dwie strony. To znaczy, w moim takim odczuciu to nie znaczy, że my nie możemy wyjechać, jak mamy jakiś problem, bo często jednak jest tak, że kiedy jesteśmy gdzieś tam daleko, w innym otoczeniu, z innymi ludźmi, w innym miejscu, to jest też fajna okazja do tego, żeby przemyśleć pewne rzeczy, może poustawiać je sobie trochę w głowie. Więc podróż może być takim dodatkowym bodźcem do zmian, o ile faktycznie my chcemy tych zmian, bo jeżeli tylko uciekamy i uważam, że problem się sam rozwiąza, że to oczywiście on się nie rozwiąże, to jest jasne, ale wielokrotnie przekonywałem się na sobie i też na kilku swoich bliskich osobach, że taki wyjazd bardzo pozwalał nam właśnie poukładać sobie w głowie pewne rzeczy, porozwiązywać problemy na zasadzie znalezienia jakichś rozwiązań, tak? Bo w innych okolicznościach przyrody po prostu być może inne pomysły nam przyjdą do głowy, więc nie uciekniemy na pewno od problemów, ale podróże mogą pomóc. Tak, widzisz sposób, w jaki o tym mówisz. Chciałem znaleźć rozwiązanie, więc postanowiłem zrobić sobie przerwę, zmienić środowisko na chwilę, żeby trochę odetchnąć, może spojrzeć na to z innej perspektywy, żeby to rozwiązanie znaleźć, ale ludzie wyjeżdżając nie chcą szukać rozwiązań, oni chcą się pozbyć problemu, a to jest różnica. Więc jakby to, o czym mówisz, to jest zupełnie inna sytuacja. Ty jakby robisz przerwę, bo chcesz coś zmienić, bo szukasz rozwiązania. Oni nie szukają, tak jak powiedziałeś. No i tu jest jakby podstawa tego wszystkiego. Takim dla mnie przykładem jest między innymi podróż, którą co roku odbywa bardzo wiele osób, podróż do Santiago de Compostela, czyli taką podróż, w której no, trwa ona dosyć długo zazwyczaj, bo średnio pewnie około miesiąca, to w całości piesza podróż. To świetna okazja do tego, żeby przemyśleć, nie wiem, swoje relacje, swoje życie i swoje problemy. I właśnie większość ludzi wyjeżdża w to miejsce właśnie po to, żeby jakby przeanalizować, przemyśleć i znaleźć jakieś rozwiązanie, więc pewnie takich miejsc jest nawet więcej niż to, o którym wspomniałem, ale to jest przykład na to, że jeżeli mam odpowiednią motywację i tą chęć szukania, o której cały czas teraz rozmawialiśmy, to podróż może okazać się bardzo takim cennym doświadczeniem. Tak, w ogóle pięknie, piękna jakby idea, podróż jako medytacja, wspaniałe naprawdę, ale to rzeczywiście jest zupełnie inne nastawienie do tej podróży. A z drugiej strony napisałaś też, że podróże uczą szacunku do swojego kraju. Tutaj też chciałam podpytać cię trochę o to, bo ja za granicą dostrzegam zazwyczaj bardzo dużo takiej otwartości, innego, mam czasami nawet wręcz wrażenie, że lepszego podejścia do drugiego człowieka. I w takim porównaniu do tego, co jakby spotykam u nas w Polsce, no powiem wprost, nie zawsze wypada to jakoś super fajnie na korzyść Polski. Pod tym kątem chciałem cię zapytać, tak, o ten szacunek do kraju. Jakie są twoje doświadczenia w tym temacie? To wszystko, o czym mówisz, to jest według mnie kwestia tego, gdzie się podróżowało, co się widziało i czy na przykład musiało się w danym miejscu mieszkać przez dłuższy czas. Bo rzeczywiście jest taka iluzja, w którą wpadamy, że jeśli idziemy na wakacyjny wyjazd, który jest jeszcze zorganizowany często, więc jest idealny, jest piękna pogoda, bo jedziemy w najlepszym sezonie, wszystko jest zorganizowane, ludzie są uśmiechnięci wokół nas, zastanówmy się, jacy ludzie, czyżby ci ludzie z obsługi, którzy muszą być uśmiechnięci, bo im za to płacimy, tego się nie zauważa. Nagle w hotelu wszyscy są uśmiechnięci, w restauracji są mieli i ma się poczucie, że to ogólnie tak jest. Po czym, ale nie idziesz, nie zapuszczasz się dalej w życie codzienne danych mieszkańców i nie patrzysz, jak oni mili są dla ciebie w kontekstach codzienności. Więc jakby to jest pewna iluzja funkcjonowania wakacyjnych, krótkich wyjazdów. My też jedziemy z pozytywnym nastawieniem, bo długo na to czekaliśmy, więc trochę też tak filtrujemy. Inny jest odbiór tego, nie? Wtedy. Oczywiście. A teraz pytanie, co jeśli trzeba by do jakiegoś innego kraju pojechać i po prostu żyć? Użyjmy tego, co użyłeś wcześniej, czyli już takiej codzienności, dla wielu może szarej. Co jeśli jest kraj nawet najładniejszy, ale i tak musisz
znaleźć mieszkanie, podpisać odpowiednią umowę, dogadać się, wynegocjować cenę, znaleźć miejsce, gdzie będziesz mógł, nie wiem, naprawić samochód, bo się akurat rozkraczą w środku drogi. Jakby zmienić kontekst tych wszystkich sytuacji upierdliwych, często codziennych, załatwić coś w urzędzie, czy po prostu wszystkie te nudne często rzeczy, których nie lubimy na co dzień, ale przeniesione na inną rzeczywistość. Pytanie, czy wtedy nie docenimy tego, co mamy u nas w Polsce, bo jakby i tutaj nie jest kwestia tylko wysoko rozwiniętych krajów, bo ja na przykład studiowałam we Włoszech, które jest bardzo rozwiniętym oczywiście krajem, mówi się, że super otwartym, wszyscy są uśmiechnięci, mieli no idealne, włoskie życie, wspaniale, ale tylko teraz funkcjonowanie tam na co dzień, na przykład założenie konta bankowego, to jest gehenna. Ja konto bankowe zakładałam 3,5 miesiąca, bo takie są procedury, bo zapomnieli, zgubili, irytujące. Ile zakładamy konto bankowe w Polsce? No, godzinę ze wszystkimi formalnościami. To jest porównanie jakby, więc pytanie, na co zwracamy uwagę. Ja bardzo nie lubię, jak ludzie, którzy nie wyjeżdżali na dłużej i nie musieli jakby iść w kontrę z tymi problemami codziennymi w innym kraju, sypią na prawo i lewo, jak to Polska jest zła, nic się nie da załatwić, jest szaro i brudno i w ogóle. Nie jest tak, jest dokładnie odwrotnie. Oczywiście jest mnóstwo rzeczy do dopracowania, oczywiście moglibyśmy być milsi dla siebie, wszystko mogło być jeszcze usprawnione, świat idealny, zawsze jest coś do poprawy, ale to w każdym kraju. Czy Australia jest idealna? Nie jest. Czy Stany są idealne? Nie są. Są takie destynacje, które są uważane za totalny raj, ale czy rzeczywiście tak jest? Myślę, że nie. I jest to bardzo przykre słuchać, że Polska to jest najgorsza na świecie po prostu, bo tu nic się nie da zrobić. No, ja uważam zupełnie odwrotnie. Jak wracam z zagranicy, to zauważam, że coraz bardziej dbamy o swój kraj, że na ulicach jest bardzo czysto, że nie ma problemu, żeby coś załatwić tak naprawdę. To jest jakiś mit tych pań urzędniczek. Ja z urzędami mam często jakby kontakt i szczerze mówiąc, jak podchodzę do niej z uśmiechem, zagadam miło, to wcale nie są złośliwe. Dużo jest takich mitów, a my to podsycamy jeszcze, ale tak jak mówię, patrzymy, wydaje mi się, że ze złej perspektywy. Jesteśmy naprawdę uprzywilejowani, że mieszkamy w rozwiniętym kraju w Europie, kraju, który się szybko rozwija i ma wiele do zaoferowania. Po pierwsze, kraju wolnym, który daje też możliwość rozwoju i uczenia się. To jest ogromna wartość. Więc trzeba być ogromnym też hipokrytą, jeśli się tego nie dostrzega. Fajnie, że zrobiłaś nam takie właśnie porównanie, bo myślę, że absolutnie zbyt często jakby sugerujemy się i koncentrujemy się na tych negatywnych rzeczach, a jednak tych pozytywnych jest całe mnóstwo. Ostatni, 12. punkt, to taki, widzę, że odnosi się też między innymi do tego, co bardzo promujesz, czyli do zdrowego stylu życia, choć pewnie nie tylko. Powiedziałeś, że możesz wytrzymać więcej niż ci się wydaje. I chciałam cię właśnie zapytać, pod jakim względem? Co miałeś na myśli? Czy bardziej taki aspekt fizyczny, czy może psychiczny? I ten. Najprościej mówiąc. I ten z tego względu, że rzeczywiście podróże wystawiają nas na tyle różnych sytuacji nieprzewidzianych i dają nam tyle wyzwań, których często nie doświadczamy w życiu codziennym, że człowiekowi się potem, jakby człowiek staje przed taką decyzją, że albo sobie poradzisz, albo nie. Bo nie ma mamy, nie ma cioci, która wyciągnie nas z tarapatów i pomoże. Jesteś na końcu świata, coś się wydarzyło. I radź sobie. Albo sobie poradzisz, albo nie wracasz. No, to jest czarno-biała jakby sytuacja w tym momencie, zero-jedynkowa. Fizycznie oczywiście, to jest na przykład chorowanie. Według mnie nie ma nic gorszego niż chorowanie za granicą. To jest okropne po prostu, bo jeśli jeszcze podróżujesz sam, bez rodziny na przykład lub bez bliskich, to jesteś zdany zupełnie na siebie lub na obcych ludzi. A kiedy jesteśmy chorzy, to jakby rzeczywistość wygląda inaczej. Już nie jesteśmy tak pełni energii, nie radzimy sobie tak świetnie, nie mamy tyle zapału w sobie. A ja jakby przez to, że dużo podróżowałam, to też wielokrotnie chorowałam za granicą. Od rzeczy bardzo niebezpiecznych do rzeczy mniej, albo po prostu upierdliwych, typu grypa. Ale często było tak, że byłam sama i to było jest słabe. Ale człowiek ma takie poczucie, mam 40 stopni gorączki, no nie mam siły podnieść się z tego łóżka, ale jak nie pójdę do lekarza, no to kto mi przyniesie leki? Nikt. Nie ma kogo poprosić, więc zbierasz się całą swoją siłą woli, nie wiem, psychiczną, fizyczną, wszystko co masz, wstajesz i idziesz i załatwiasz to. Miałam tak w Korei taką sytuację, że zaraziłam się jakimś wirusem koreańskim, takim ale grypowym, ale dla Europejczyków wyjątkowo paskudnym. Jasne. Więc jakby te objawy były zintensyfikowane mocno. Miałam bardzo wysoką gorączkę i akurat mojej współlokatorki nie było, bo gdzieś wyjechała.
miałam ze 41 stopni prawie, naprawdę. Wow. Wysoka ta gorączka była i miałam wybór. Albo wstanę i pójdę piechotą do szpitala, no bo szpital był powiedzmy 10 minut piechotą, więc nawet nie było jak wziąć taksówki czy czegokolwiek. Albo będę tak leżeć i nic mi nie pomoże. I co, mama, chłopak, nikogo nie było. Człowiek staje wtedy przed wyborem. Zbierasz się i działasz. To jest takie przetrwanie trochę. Więc wydaje mi, w takiej sytuacji się okazuje, wcześniej myślałam, że może nie mam takiej siły w sobie, żeby sobie poradzić ze wszystkim, szczególnie zdrowotnie. Miałam takie poczucie zawsze, że jednak z moim zdrowiem tak średnio, nie jestem najsilniejsza fizycznie i tak dalej. A to się okazuje, że jednak jestem jak trzeba. Także to jest duża lekcja życiowa. A potem jak coś się dzieje, to już wiesz, że nie w takich sytuacjach sobie radziłeś. Ale to jak myślisz, to takie osoby, które są powiedzmy, nazwijmy je, mniej konfrontacyjne, czy nie lubią właśnie takich sytuacji stresujących, wychodzenia spoza tej swojej strefy komfortu, właśnie nie powinny bardzo często wyjeżdżać z racji tego, że no, mogą takie sytuacje też mieć miejsce? Czy raczej właśnie wręcz przeciwnie? Powinny, bo jest to świetna okazja do tego, żeby się zmieniły. Pytanie, czy chcą się zmienić. To trochę jest zmuszanie kogoś do zmiany, żeby był bardziej przebojowy, odważny, bardziej zagadywał do ludzi. Jaki to ma sens? Jeśli on tego nie chce lub nie potrzebuje, lub to nie jest jego natura. Nie wszyscy muszą być przebojowi, przejść do przodu, wszystkich zagadywać, sobie ze wszystkim radzić w każdej sytuacji. To jest też taki mit. No, nie bądźmy takimi, że nazwijmy to faszystami psychologicznymi, że wszyscy musimy być super przebojowi, tak jak w amerykańskich książkach motywacyjnych. Wszyscy są numer jeden, każdy robi sukces, robi biznes, uśmiechamy się szeroko. No tak nie jest w życiu. Jesteśmy naprawdę różni i wszyscy tego potrzebują, więc ja nigdy nikogo nie namawiam do podróży. Mhm. Jeśli ktoś tego nie czuje jakby nie uważa, że to jest jego droga życiowa i nie musi być. Naprawdę nie musi być. Warto próbować, żeby chociaż się przekonać, że to nie jest dla mnie. Ale to nie oznacza, że każdy musi podróżować, poznawać ludzi i być po prostu takim super przebojową osobą. No pewnie. No nie ma jednego wzorca, nie? Chociaż no oczywiście, z drugiej strony, nie. Wiesz, tak pomyślałam sobie o konkretnym nawet przypadku jednej z osób, z którymi będę niedługo też przeprowadzał wywiad. Mhm. Dziewczyna ta opowiada o tym, że jeszcze jakieś 2 lata temu tak bardzo obawiała się podróży samolotem, że nie było żadnej po prostu opcji, żeby jednak do tego samolotu wsiadła i gdziekolwiek poleciała. No i miała jakby 2 opcje. Albo po prostu to jakby pokonać w jakiś sposób, czyli spróbować znaleźć jakąś inną metodę, nie wiem, inny środek transportu, albo cokolwiek, co pozwoli jednak na tę podróżę, albo po prostu stwierdzić, no tak już mam, jakby nie będę tego zmieniała. I nawet pod tym kątem tak się zastanawiam, nie? Jeżeli mamy jakieś obawy, takie czy inne, czy coś tam w naszej głowie siedzi, co nas blokuje, czy twoim zdaniem właśnie powinniśmy, warto podjąć jakiś wysiłek, żeby spróbować to pokonać i zmienić, czy raczej właśnie zaakceptować to i stwierdzić, no tak już jestem i tego nie zmienię. Wydaje mi się, że zawsze warto sprawdzać swoje granice i się lepiej poznawać jakby siebie samego i to, jacy my jesteśmy, z czym sobie nie radzimy, bo też nam pokazuje potem, w czym jesteśmy dobrzy na przykład, a z czym sobie nie radzimy. To ważne wiedzieć, jakie ma się słabe i silne strony. Więc ja mam takie podejście, że jak się czegoś boję lub jest mi niewygodnie, to i tak się przełamuję i próbuję. Nawet żeby się przekonać, że to jednak nie jest dla mnie. Ale wolę wiedzieć, że to nie jest dla mnie, niż się zastanawiać, czy bym dała radę, czy to byłoby warte tego. Więc jest dużo takich sytuacji. Jest też taki mit, że jak ktoś podróżuje, to już wie wszystko, ze wszystkim sobie poradzi. Rzeczywiście to otwiera bardzo głowę i daje takiego kopa energetycznego, ale nie zawsze i nie we wszystkim oczywiście. No. Ja też mam jakieś swoje obawy, rzeczy, których nie lubię, rzeczy, których bym nigdy nie zrobiła i nie pcham się na siłę, skoro mi to nie sprawia przyjemności. Ale co innego, jeśli nastawiamy się na jakiś taki rozwój, poznanie siebie, to wtedy warto próbować. Tak jak mówię, lepiej spróbować i wiedzieć, że to nie jest dla mnie, niż się zastanawiać całe życie, czy było warto. Jasne. Przypomniało mi się takie jedno zdanie, które kiedyś Grace Hooper powiedziała, bardzo mądre, bardzo też obrazowe, bo powiedziała, że statki najbardziej są bezpieczne w portach, ale nie po to buduje się statki, żeby stały w portach. Tak, piękne. Świetne, nie? To tak pokazuje, że faktycznie no, warto przekraczać te granice, przynajmniej próbować, sprawdzać siebie. I z tej naszej całej rozmowy ja mam taką refleksję, że podróże to jest świetna okazja, żeby lepiej poznać siebie. Mamy tylko to jedno życie najprawdopodobniej, więc tak. Dobrze by było wiedzieć, jacy tak naprawdę jesteśmy i wypróbować się też w różnych sytuacjach, bo one nam pokażą, kim jesteśmy. 100% się zgadzam z tym. To jest naprawdę świetny sposób, żeby coś też zmienić w swoim życiu. Może poprawić, może się przekonać. Tak jak powiedziałeś, jest jedno życie. Jedno życie jest nam, przynajmniej teraz, o ile wiemy, jest nam dane i
Najgorzej chyba żałować potem, że się czegoś nie zrobiło, nie spróbowało, bo drugiej szansy nie będzie. A Jasne. życie jest kruche i ulotne. I wszyscy o tym wiemy dobrze. Olu, ja Ci bardzo dziękuję za ten czas, który nam poświęciłaś. Było Ja tak również. bardzo, bardzo inspirujące, absolutnie. Ja muszę przyznać, że też wyciągnąłem pewne wnioski z tej naszej rozmowy i postaram się zmienić jeszcze bardziej swoje nastawienie, bo czuję taką potrzebę. Ja życzę Tobie wspaniałych, nowych, kolejnych podróży, w których będziesz wracała z jeszcze innymi pozytywnymi refleksjami i mam nadzieję, że też się będziesz dalej dzieliła nimi na blogu, bo bardzo go polecam każdemu. Także koniecznie zajrzyjcie do Oli na travelandkeepfit.com. Zarówno po polsku, jak i po angielsku, w zależności od tego, który język będzie Wam bardziej odpowiadał. Mega duża dawka inspiracji podróżniczych, absolutnie. I to nie tylko dotyczących samego podróżowania, szeroko rozumianego, zdrowego stylu życia. Dzięki serdeczne. Czyli jednak dotrwaliście do końca. Bardzo Wam dziękuję w swoim i w Oli imieniu za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że czujecie się zainspirowani. Dla mnie ta rozmowa była naprawdę wyjątkowa. Zapraszamy Was oczywiście zarówno na stronę Oli, travelandkeepfit.com, jak i na stronę bloga Życie w Podróży. Jeżeli będziecie mieli ochotę, możecie również pozostawić ocenę tego odcinka podcastu i w ogóle całej serii podcastów w aplikacji iTunes. Zapraszam Was również do subskrybowania kolejnych odcinków podcastu Życie w Podróży. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnym odcinku.